Dzień dobry. Dzisiaj z zupełnie innego otoczenia i też przepraszam, że o tej godzinie, o której nie zwykliśmy się spotykać, ale okoliczności wyjaśniłem już w poprzednim wpisie. Otóż start Sejmu pozmieniał nam całą ramówkę. Dzisiaj też już o 9 byłem u redaktora Nizinkiewicza w Rzeczpospolitej. Jak zwykle, niezwykle głębokie, intelektualne i publicystyczne przeżycie dzięki przenikliwości tego światłego rozmówcy. Natomiast przed chwilą mieliśmy w Sejmie konferencję prasową, pierwszą konferencję prasową Ruchu Polska 2050 właśnie w parlamencie. To bardzo ważny dzień dla naszego ruchu, bo po raz pierwszy w tak namacalny sposób pokazujemy, że jesteśmy częścią tej tworzonej właśnie tutaj na Wiejskiej polskiej polityki. To ważny dzień, bo to od dzisiaj tak naprawdę będzie pracowała ta synergia, o którą nam w ruchu najbardziej chodzi, a więc mamy już think tank, Instytut Strategii 2050, mądrość naszych ekspertów, mamy wspaniałą energię obywatelską, chęć do działania, obywatelski zapał, chęć zmieniania i nadzieję dla Polski, która skupia się w ruchu Stowarzyszeniu Polska 2050 i wreszcie od dzisiaj mamy formalnie, fizycznie, faktycznie ręce, które w parlamencie będą przyglądały się wszystkiemu temu, co dzieje się z polskim prawem, które nas dotyczy i będą bardzo precyzyjnie działać w interesie tych, których reprezentujemy na polskiej scenie politycznej, czyli nas, was. Ta konferencja musiała być krótka, nawet bardzo krótka, ze względu na to, że w tle protest rolników. Z drugiej strony wszyscy też oczekiwali na późniejszy briefing marszałek Witek, ale przekazaliśmy wszystkie najważniejsze informacje, o które nam chodziło. Pierwsza rzecz to rzecz bardzo ważna, właśnie Hanna Gil-Piątek pisze z sali sejmowej, że dostała miejsce 120 nowe na sali sejmowej pomiędzy Lewicą a Koalicją Obywatelską. Ciekawe. Pierwsza i najważniejsza rzecz, którą chciałbym wam dzisiaj od strony takiej formalnej i technicznej przekazać, to że na naszej stronie Polska 2050 już działa nowa zakładka, nowe miejsce, Biuro Informacji Sejmowej Ruchu Polska 2050. Będziecie mogli od dzisiaj na nim zobaczyć nasze komentarze do procedowanych w Sejmie ustaw. Będziecie mogli zobaczyć, jak działa w Sejm widziany naszymi oczami. Będziecie mogli czytać założenia do projektów ustaw, które będziemy przygotowywać. Będziecie mogli śledzić wystąpienia czy projekty wystąpień, które nasza posłanka, a później nasi posłowie będą w naszym imieniu podejmować. To Biuro Informacji Sejmowej, to miejsce, gdzie też znajdziecie analizy dotyczące tego, co merytoryczne, co się tutaj dzieje i linki też do tego, co wypracował Instytut Strategia 2050. Zachęcam do częstego odwiedzania Biuro Informacji Sejmowej, naszego ruchu sejmowe okno na świat od dzisiaj, od teraz na stronie Polska 2050. A ponieważ chcemy robić politykę, która będzie mądra i która będzie wyrastała też z obywatelskiej aktywności, działalności, będziemy intensywnie przyglądać się temu, co się w czasie tego posiedzenia Sejmu będzie działo. To będzie bardzo intensywny Sejm, bardzo obfitujący w różnego typu ciekawe wydarzenia. Między innymi czeka nas dzisiaj procedowanie ustawy bezkarnościowej, czy poprawki do ustawy covidowej, która tak naprawdę zlikwiduje odpowiedzialność urzędników ale nawet najwyższych w państwie, za rzeczy, które robili, jeżeli robili je niezgodnie z prawem, ale w intencji przeciwdziałania epidemii, co w połączeniu z tą skargą do Trybunału Konstytucyjnego Mateusza Morawieckiego na artykuł 417 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który mówi o wyrządzeniu szkód w czasie pełnienia funkcji publicznej czy w związku ze pełnieniem władzy publicznej, to tak naprawdę stworzy, jeżeli oni to przegłosują, przeprowadzą kastę bezkarnych osób, które nie będą podlegały żadnemu prawu, żadne prawo nie będzie ich wiązać, bo ze wszystkiego zostaną przez drugą rękę rozgrzeszone. To skandaliczna ustawa. Jeszcze w świetle tego, co wczoraj się wydarzyło, czyli wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził jednoznacznie, że premier Morawiecki nie miał żadnych kompetencji do podejmowania jakichkolwiek rozstrzygnięć w sprawie wyborów prezydenckich, co zrobił i przecież na podstawie jego rozporządzenia to wszystko się odbywało, pokazuje, z jaką patologią będziemy mieli do czynienia. Jestem bardzo ciekaw, czy obozowi rządzącemu uda się to przeprocesować gładko. Jak w tej sprawie zachowa się Senat, to chyba można się domyśleć, ale co będzie później z powrotem w Sejmie. Natomiast sama ta ustawa jest po prostu skandaliczna, ta poprawka jest skandaliczna. Za chwilę wchodzi budżet.
projekt nowelizacji budżetu. Wiecie, to też się temu trzeba dobrze przyjrzeć. Jesteśmy po raz pierwszy od 91 roku w ujemnej dynamice PKB. PKB nam spada, a nie rośnie. Minimalnie rosło, to rosło, ale teraz spada. I to jest sytuacja, w której powinniśmy oglądać każdą złotówkę 15 razy z każdej absolutnie strony. Tymczasem w tym projekcie nowelizacji widać, że spora część wydatków państwa została schowana w Polskim Funduszu Rozwoju, w Banku Gospodarstwa Krajowego. My musimy wiedzieć realnie, jaki jest stan finansów państwa. W tym projekcie nowelizacji budżetu mamy 300 milionów złotych więcej, dwa razy więcej na rezerwę ogólną premiera, który będzie mógł może wydać sobie znowu na jakieś respiratory, na jakieś polityczne pomysły, na jakieś wybory, które zechce im się skręcić. Albo jeszcze na coś innego. 300 milionów złotych, 15 milionów złotych na kolejne eksperymenty z telemetrią, które będzie prowadziła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bo przecież PiS nie wierzy obiektywnym badaniom oglądalności, które prowadzą powołane do tego instytucje komercyjne i sprawdzone na świecie. Oni muszą mieć swoje wszystko. Również pomiar oglądalności. Za chwilę będą produkować własne termometry, które będą pokazywały im taką temperaturę, jaką chcieliby zobaczyć. To są nasze pieniądze. To nie są ich pieniądze. To są nasze pieniądze, które powinniśmy naprawdę oglądać z każdej strony i naprawdę poważnie się zastanawiać nad tym, które w którą stronę płyną i co z nimi dzisiaj będzie robione. Ta sytuacja, którą dzisiaj obserwujemy w Sejmie, będzie to rzeczywiście dynamiczna, bo może pojawić się projekt podziału Mazowsza, zupełnie niepotrzebny w tej chwili, kompletnie nieuzasadniony, generujący koszty. Wyobraźcie sobie znowu zmiany urzędów i tym podobne rzeczy. I wielokrotnie już mówiłem, że przecież w tym podziale nie będzie chodziło o to, żeby ktoś miał więcej pieniędzy, tylko żeby ci, co trzeba, czyli czytaj PiS, kontrolowali wydawanie tych pieniędzy. Wyobrażacie sobie, w jakim stanie znajdzie się na wejściu to województwo radomskie, bo tak naprawdę przecież i Płock będzie należał do Radomskiego i całe północno-mazowsze od strony finansowej, od strony efektywności działania kolei, przecież to już mówiłem wczoraj, przecież wiadomo o co im chodzi. Chodzi o przejmowanie kontroli. Tak samo jak mówią o tym, że wojewoda będzie przejmował teraz szpitale od powiatu, szpitale powiatowe. Przecież w wielu miastach, nie wiem, w Ostrołęce, w Siedlcach, szpital wojewódzki jest jednym z największych pracodawców, jeśli nie największym. Ile miejsc do obsadzenia swoimi ludźmi, którzy będą wierni w tej linii partii, a więc kolejne generowanie sobie kolejnych stanowisk. Na tym posiedzeniu Sejmu można spodziewać, znaczy jest wpisany w porządek obrad też ta piątka dla zwierząt. Bardzo jestem ciekaw, jak będą zachowywały się poszczególne ugrupowania polityczne. Koalicja Obywatelska już zaczęła to wszystko lajtować i cieniować i mówić, że jednak nie można tak tej branży zabijać od razu, że mówi tu o branży futrzarskiej, że może w jakieś programy, jakieś kredyty, jakieś przystosowania. To wszystko oczywiście ma sens w tym sensie, że rzeczywiście trzeba ludziom umożliwić zmianę zajęcia, ale nie można tego odwlekać w nieskończoność i nie można też doprowadzić do takiej sytuacji, w której to prawo stanie się fikcyjne, bo i tak każdy będzie wiedział, że zostało uchwalone, żeby zostało uchwalone, ale w życie de facto nie weszło. Trzeba się tej sprawie naprawdę bacznie przyglądać, bo próby pudrowania i wybijania zębów tym regulacjom będą pewnie na sali sejmowej podejmowane. Ustawa mieszkaniowa, dzisiaj Hanna Gill-Piątek na konferencji o tym mówiła, pewnie będzie do was też bezpośrednio o tym mówić, pisać, w jakich zmian będziemy się tam domagać i w jakie rzeczy trzeba w niej poprawić, wiedząc, że mieszkalnictwo to jeden z najważniejszych problemów rzeczywiście, z jakim się dziś borykamy. A ja dzisiaj też, o czym chcę wam powiedzieć, napisałem list do Jarosława Kaczyńskiego jako do osoby, która faktycznie o tym decyduje. To nie premier o tym decyduje w tym państwie, ministrowie o niczym nie decydują. Prezydent jest figurantem, wszyscy funkcjonariusze administracji państwowej czekają tylko na wolę jednego człowieka. To od woli jednego człowieka, od woli Jarosława Kaczyńskiego zależy dzisiaj, czy Kościół, czy organizacje pozarządowe, czy ci, którzy w Polsce rzeczywiście są wstrząśnięci tym, co dzieje się dzisiaj w Europie, naszej Europie, na wyspie Lesbos, po tragicznym pożarze w obozie Moria. Mnóstwo jest ludzi, którzy uważają, że Rzeczpospolita powinna przyjąć na przykład 50 dzieci, sierot, uchodźców, tych, które zostają tam bez żadnej opieki. Nie zgłosiliśmy się do tego mechanizmu, do którego zgłosiły się inne kraje. Nie musimy przyjmować dziesiątek tysięcy. Przyjmiemy 50 dzieci
sierot, które nie mają tam żadnego opiekuna, które przeżyły wielomiesięczne tortury, czy wieloletnie tortury, nawet uchodźstwa, później mieszkania w Morii, która nazywana była po prostu piekłem. I żadne kontenery wysyłane przez polski rząd mieszkalne tego nie zmienią, bo ludzie nie powinni mieszkać w kontenerach, a zwłaszcza dzieci, które dopiero zaczęły swoje życie. Przyjęcie 50 dzieci tutaj naprawdę w niczym nie zuboży Rzeczpospolitej Polskiej, 38-milionowego kraju. A jeżeli zuboży, to my zorganizujemy zbiórkę, która koszty życia dzieci tutaj, choćby przez tych kilka miesięcy, poratowania zdrowia, edukacji, dobrego jedzenia i bezpieczeństwa, zabawy, tego, czym dzieciństwo powinno się charakteryzować, chętnie pokryjemy. Ten list opublikujemy, on został złożony w Biurze Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Opublikuję go dzisiaj tak, żebyście mogli zapoznać się z jego treścią. Słuchajcie, można się zwracać do premiera, można apelować do episkopatu, można apelować do organizacji. Tak naprawdę wszystko dzisiaj i los tych dzieci, życie, zdrowie, nadzieja, smutek jest w rękach jednego człowieka i jego decyzji politycznej. Jeżeli jak Cezar podniesie kciuk do góry, to będą żyć i będą miały nadzieję. Jeżeli opuści, to nadal będziemy chowali się ze swoimi paranoicznymi opowieściami o tym, że 50 dzieci jest w stanie rozbić, czy setka jest w stanie, czy 20 jest w stanie rozbić integralność Rzeczpospolitej. Ja w tej sprawie mam jasne stanowisko i uważam, że powinniśmy o tej sprawie rozmawiać z każdym, kto może pomóc. Ja wywodzę się z sektora pomocy i wiem, że że o życie dziecka trzeba walczyć z każdym, o życie potrzebującego trzeba walczyć z każdym i u każdego zabiegać, więc zwróciłem się do tego, który faktycznie jednoosobowo władzę w Polsce sprawuje i również władzę nad życiem tych dzieci dzisiaj ma, nie bawiąc się w kontakty z pośrednikami. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, mimo innej pory, mimo zmiany pory i za waszą cierpliwość. Jest nas 4000, o 900 osób mniej, bo zawsze przychodzi tutaj 4900 rano, ale to przychodzi o 9. Jutro live będzie normalnie o 9. Ja mam nadzieję, że dzisiaj sytuacja w Sejmie będzie na bieżąco też raportowana przez Hanię, będzie nas informowała, co się w gmachu dzieje. Chyba kasztany spadają panu z drzewa. Tak, kasztan mi spadł z drzewa rzeczywiście, kiedy mówiłem. Na początku potraktowałem to jako zamach, ale później sobie pomyślałem, że nie powołam w tym celu żadnego ciała, żeby to specjalnie wyjaśniało. Po prostu uznam, że to kasztan spadł z drzewa i że to jest naturalny proces, że kasztany z drzew spadają. Zachowam go sobie na pamiątkę, jako ten kasztan, który spadł z drzewa właśnie w dniu inauguracji naszej parlamentarnej działalności ruchu 2050. Dziękuję też, jeszcze jedna ważna rzecz, za wczorajsze wspaniałe spotkanie w Łodzi, spotkanie z aktywistami, wolontariuszami naszego ruchu, spotkanie z udziałem Hanny Gil-Piątek. Jutro widzimy się w Szydłowcu, też bardzo na to spotkanie zapraszam. Dzisiaj w Czarno na Białym program o strasznym położeniu Szymona. Ja już nie mogę słuchać ani oglądać tych wszystkich utworów, które na nasz temat wykonują. My nie jesteśmy od tego, żeby zajmować się w tym, co na nasz temat mówią, tylko zajmować się pracą. Więc właśnie tąże pracą będziemy się teraz zajmować. Grzegorz Rakowski pisze, idź do domu. Nie mogę, panie Grzegorzu, do pracy jeszcze muszę iść. Zazdroszczę panu, że pan może dzisiaj iść do domu. Ja jeszcze długo minie, zanim do tego domu nie pójdę, bo ta robota nie daje człowiekowi szansy na to, żeby odpocząć. Ale to dobrze, bo zrobimy robotę i dzięki temu wielu ludzi będzie mogło cieszyć się z tego, że żyje w lepszej Polsce. Dziękuję wam za wasze zaangażowanie. Informacje o naszej działalności sejmowej na polska2050.pl i w zakładce Biuro Informacji Sejmowej. Zapraszam, zobaczcie. Bardzo też zapraszam do tego, żeby przeczytać w ciągu dnia mój list do Jarosława Kaczyńskiego w sprawie przyjęcia dzieci uchodźców. Jeżeli ktoś chce już dziś zaangażować się we wsparcie, takie jakie może, to zapraszam też na stronę dobrafabryka.pl, bo tam cały czas prowadzimy zbiórkę. Moja fundacja Dobra Fabryka, którą kiedyś założyłem, prowadzi zbiórkę na rozwój tego projektu, w którym od dawna wspieramy już dzieci żywnościowo tam, a teraz jeszcze w tym kryzysie na wszelkie możliwe ratunkowe sposoby przy pomocy pracujących tam ludzi, więc bardzo, bardzo serdecznie was tam zapraszam. No i pozdrawiam was bardzo, idziemy dalej walczyć i zmagać się z tą nieprostą rzeczywistością. To ważny dzień dla nas. Ten system naprawdę zaczął działać. Mówię tu o
ekosystemie, który stworzyliśmy. On na początku oczywiście będzie napotykał na wertepy, to jeszcze wszystko nie będzie tak, jak chcemy, ale to już działa, już ta maszyna poszła w ruch, wszystkie trzy elementy naszego ruchu funkcjonują, działają, wszystkie trzy elementy tego reaktora zaczęły już pracować, no i teraz musimy rzeczywiście po pierwsze dostarczyć mu paliwa, energii, siły, mądrości, ale też i mieć cierpliwość i konsekwencje w działaniu. Ktoś tu pisze, stać nas na wydanie, pani Hanna, na 70 milionów na karty do głosowania, to chyba stać nas na przyjęcie 50 dzieci. Mi pani nie musi tego mówić, pani Hanno, jak ten rząd, jak to państwo rozwala pieniądze na prawo i na lewo, ile rzeczy można by było zrobić, ile i polskich dzieci, i tej 50, ile by można było uratować z tego dramatycznego położenia, w którym się znajdują. Popatrzcie, jak działa plan dla chorób rzadkich, a raczej nie działa, jak działa fundusz, którym ten medyczny, który zapowiedział prezydent, jego w ogóle nie ma. Dzisiaj ma być na porządku dziennym, jest w Sejmie prezentacja informacji komisji o tym projekcie funduszu medycznego. Bardzo jestem ciekaw, jak z tego spróbują wybrnąć i z tych obietnic, które składają. No ale to pokaże nam dzień. Newtonowi też spadło jabłko, no i proszę, wymyślił swoją teorię, pisze Maciej Śliwiński. Zastanawiam się, czy z tym kasztanem to będzie porównywalna historia, czy też nie, no ale przekonamy się w praniu. Do zobaczenia, do jutra o 9:00.